Tak już było po naprawie. Zapraszam na film. Sprzęt przyszedł z usterką, że coraz częściej się wyłączał i świrował na stanowisku sprawdzającym. Oczywiście jak najbardziej to się potwierdziło, tylko że już w ogóle się nie włączał. Był minimalny ślad żarówki po podłączeniu. Prąd z transformatora ładnie wychodził do końcówki mocy. Było całe zasilanie. Niestety wzmacniacz nie reagował na przyciski. Więc podjęliśmy oczywiście sprawdzanie od napięć, które niestety były. Otwarcie dolnej pokrywy chyba wyjaśniło wszystko. Jak widać, duże ciepło ze stabilizatora, który zasila front panel, spowodowało wyschnięcie kondensatora, aczkolwiek zastanawiam się, czy ten kondensator po prostu nie wylał i nie skorodował styków. Niestety mozolna praca, ale trzeba. Tutaj przez przypadek wziąłem cynę niezawierającą ołowiu. Później to poprawiłem, bo jakoś nie do końca ładnie to wyglądało. Zresztą widać, coś jest nie tak. Praktycznie każde miejsce zawierające jakieś tranzystory wymagało poprawy. Być może temu stanu rzeczy pomogło dosyć mocne zakurzenie całej płyty od góry, aczkolwiek myślę dalej, że jest to po prostu wysoka temperatura bez względu na kurz. Jeżeli ktoś ma jakieś inne doświadczenia, czemu aż tak bardzo to się nagrzało, prosiłbym o info. Wkładamy przez żarówkę zasilanie prawidłowo i wszystko działa. Wyświetlacz zaczął działać, przekaźnik głośnika zaskoczył poprawnie po kilku sekundach, więc można uznać, że naprawa jest skończona.
W międzyczasie na życzenie klienta sprawdziliśmy wybrane kondensatory w torze audio, ale te wszystkie, które nie były narażone na ekstremalne ciepło, miały poprawną pojemność oraz ESR mieszczące się w normie, więc po prostu wlutowaliśmy je z powrotem i przystąpiliśmy do zabawy. Jak widać, stabilizator, przy którym rzeźbiliśmy najwięcej i wymieniliśmy suchy kondensator, dosyć drastycznie się nagrzewa. Jak widać, kilka sekund po włączeniu już jest 45 stopni. I jak widać, ponad 60 stopni. Jak tak cały czas to ma działać, to nic dziwnego, że sprawy obrały taki obrót. W późniejszym terminie kondensator został zamontowany na trochę przedłużonych nogach. Mam nadzieję, że pomoże mu to przetrwać więcej. Tym bardziej, że całe ciepło też idzie do góry, więc trzymamy za niego kciuki. Wzmacniacz ma tą fajną cechę, że ma po prostu ten dekel od spodu odkręcany. To jest mega ułatwienie dla serwisanta. Tutaj moim błędem było trochę złe podłączenie przewodu do gniazda akcesoryjnego z tyłu. I miałem zwrota. Na szczęście od ręki udało się to poprawić. Pamiętajcie o sprawdzeniu wszystkiego przed oddaniem sprzętu. Miejmy nadzieję, że się prędko z nim nie zobaczę. W międzyczasie może uda mi się taki kupić. Będę polował na aukcjach. Jak ktoś ma coś takiego, proszę dać znać, może się dogadamy. Co to znaczy hot dog? Hot znaczy bułka, dog parówka. Sprzęt mnie w samym początku już oczarował swoim wyglądem. Jest taki prosty, zarazem można by rzec, że idealny. Wszystko jest tak ładnie dopasowane, wszystko jest na swoim miejscu. Zachowuje się jak prawdziwy klasyk. Nie mam nic mu do zarzucenia. Nie mam też możliwości za bardzo w tym momencie, żeby posłuchać na nim muzyki na trochę większych głośnikach. Moją opinię w 100% opieram na odsłuchu na moich monitorach. Tonsil. To wszystko, dzięki bardzo, trzymajcie ciepło i naprawiamy ile się da, pozdro.